i dobrego poziomu. Warto ostro trenować, bo w siatkówce plażowej nie da się odnosić sukcesów bez odpowiedniego przygotowania. To jest bardzo męcząca dyscyplina, dlatego że bardzo obciąża stawy, bardzo obciąża, znaczy jak widzimy, trudno jest do piłki wystartować, bo zagrzebujemy się w piasek, także trzeba dużo samozaparcia, dużo wysiłku, no i umiejętności, żeby odpowiednie wyniki osiągać. Z pewnością wielu uczestników imprezy spotka się na plażach jeszcze w tym roku, wszak sezon dopiero się rozpoczął. Studencka brać chętnie i dobrze gra również w halową siatkówkę. Akademickie Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie sportu są bardzo prestiżowe. Studentki o medale walczyły w finałowym turnieju we Wrocławiu. Wygrała Politechnika Częstochowska, pokonując w finale AWF Kraków. Natomiast studenci rozegrali finał w Łodzi. W meczu o pierwsze miejsce Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie wygrała z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Brąz dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I to wszystko w magazynie Polska Siatkówka. Proszę o nas pamiętać. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.